Jak po angielsku powiedzieć, że mamy wątpliwości? Albo że zaczynamy mieć wątpliwości? Jeśli na przykład podjęliśmy jakąś decyzję, a teraz wydaje nam się, że to mogła być jednak zła decyzja. Mamy na to jakieś zwroty w angielskim, czy nie? Dowiecie się dzisiaj w 56. odcinku Naturalnie po angielsku. Zapraszam. Pamiętacie serial Brzydula? Tam był taki szalony projektant mody, awangardowy, taki niski. Wyobraźcie sobie, że on jest waszym znajomym i teraz poprosiliście go o radę na temat waszego sposobu ubierania się, na temat waszej tak zwanej stylówy. On przychodzi, patrzy i mówi, no słuchaj, u ciebie to ewidentnie. Przecież ty powinieneś koszulę tą nosić tyłem do przodu. Ten pomysł wydaje wam się na początku genialny. Stary, nie no, szacun. Kurde. No ale jednak po kilku dniach chodzenia w ten sposób zauważacie, że chyba coś z tą stylową jest nie tak. Jakoś dziwnie się czujecie, więc mówicie, nie wiem, no chyba zaczynam mieć wątpliwości co do tego, wiesz? Ale jak powiedzieć to po angielsku? Tutaj mamy do dyspozycji bardzo ważny, naprawdę ważny i bardzo popularny zwrot have second thoughts, dosłownie mieć drugie myśli. To się zgadza, no bo jeżeli wkradają się wątpliwości, no to te pierwsze takie pozytywne myśli ustępują miejsca drugim, tym bardziej negatywnym. Więc kiedy on nas spotyka gdzieś tam po kilku dniach i pyta, hey, how do you like it so far? No i co, jak ci się podoba ta twoja nowa styluwa? No to my wtedy mówimy, I guess I'm starting to have second thoughts about it. Sorry, man. Czyli, wiesz co, no kurczę, zaczynam mieć co do tego wątpliwości. I tutaj, moi drodzy, mała uwaga. Present continuous, czyli I'm starting to have second thoughts, tutaj nie ogranicza się i nie odnosi tylko do tego momentu tu i teraz, bo present continuous w ogóle często odnosi się do tego, co określamy mianem obecnie. Czyli on obejmuje taki szerszą chwilę w życiu. A co my robimy obecnie? No, testujemy naszą stylowę i obecnie cały czas jesteśmy w procesie narastania tych wątpliwości. Czyli I'm starting odnosi się do tego szerszego kontekstu i wykracza poza samą tą rozmowę. A gdzie jeszcze pojawiają się wątpliwości? No, na przykład przed ślubem. W filmie często jest taka sytuacja i scena, że panna młoda już przed samą ceremonią widać zaczyna się łamać. Ma wątpliwości. Ale wtedy wkracza matka, siostra albo przyjaciółka i mówi I can see you're having second thoughts, but it's only natural to feel this way. Widzę, że się wahasz, masz wątpliwości, ale tak naprawdę to jest naturalne w takiej sytuacji. A jeżeli chcecie użyć nazwy tej czynności, co do której ktoś ma wątpliwości, to używacie jej z końcówką ing. Na przykład she is having second thoughts about getting married. Czyli ona ma wątpliwości co do ślubu. Ale ten zwrot ma tak naprawdę jeszcze dwa zastosowania. Po pierwsze, do mówienia o tym, że robimy coś bez wahania, bez namysłu, bez zastanowienia, czyli without a second thought. Tutaj thought już jest w liczbie pojedynczej. Czyli dosłownie bez drugiej myśli. No to liczy się pierwsza myśl, pierwszy impuls, prawda? Nie zastanawiamy się, robimy co mamy zrobić. Mam tutaj akurat ze sobą... Tak, to jest mandat z fotoradaru, który niedawno dostałem. I teraz powiem wam, że jeżeli zobaczę gdzieś ograniczenie prędkości, to naprawdę zwolnię tym razem już bez zastanowienia. Czyli next time I see a speed limit, I will slow down without a second thought. Po prostu automatycznie. Tak samo powiemy na przykład o bohaterskim strażaku, który bez zastanowienia wbiegł do płonącego budynku. Czyli the firefighter ran into the burning building without a second thought. Ale mamy jeszcze jeden zwrot, bardzo fajny. On second thought. Dosłownie na drugą myśl. Używamy go po to, żeby powiedzieć, że zmieniliśmy zdanie. Szczególnie po prostu po namyśle. Coś tam sobie w głowie rozważyliśmy i teraz zdanie mamy inne. Na przykład czasami ktoś zaprasza nas gdzieś, na przykład na imprezę i automatycznie odmawiamy, to jest nasza pierwsza reakcja, ale potem jakoś sobie to w głowie przemyślimy, coś nam się zmieni i mówimy, że jednak po namyśle przyjdziemy. Na przykład I know I said I wouldn't go to that party. No wiem, że mówiłem, że nie pójdę na to przyjęcie. But on second thought I think I will. Ale tak po namyśle to chyba jednak pójdę. Ale ja myślę, że lepiej byłoby to przetłumaczyć, zamiast po namyśle powiedzieć ale w sumie to pójdę, bo my tak po polsku często mówimy. To oddaje tą naszą zmianę, która zaszła w głowie. Albo na przykład we don't need an umbrella. Nie potrzebujemy parasola.
On second thoughts, maybe we do. Jak to przetłumaczyć? No, można powiedzieć, ale po namyśle, albo jak się zastanowić, albo a może jednak potrzebujemy. Albo chociaż może jednak tak. Podsumowując, I'm having second thoughts. Mam wątpliwości, albo I'm starting to have second thoughts about it. Zaczynam mieć wątpliwości na temat tego. Without a second thought, bez zastanowienia. If you do this again, I will kill you without a second thought. So jak jeszcze raz to zrobisz, to cię ukatrupię bez zastanowienia. On second thought? Po namyśle. On second thought, maybe I shouldn't do that. To wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Dziękuję za obejrzenie lekcji. Jeżeli macie pytania, piszcie w komentarzach. Zachęcam też do subskrybowania i klikania dzwoneczka, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Oczywiście notatka do tej lekcji z przykładami jest do pobrania na angielskizdarkiem.pl. Link pod spodem. Znajdziecie tam też mój kurs angielskiej gramatyki, jeżeli coś takiego was interesuje. No i co? Do zobaczenia za tydzień. Cześć.